CGM.pl i Piotr Wieteska, który szykuje z Bulldogiem nowy materiał. Te słuchawki wypomniałem zdjąć. Słuchałem przed chwileczką materiału, który mi przyniosłeś. Dziękuję. Dziękuję. Słuchaj, ja wiem, że każdy wie, że będziecie mieli nowego wokalistę, ale w ostatnim numerze słyszałem Roberta Planta. Nie, tam Plant był bardzo daleko. Ale był. Był, tak, w dalekich takich planach. Ale on wie o tym, że tu będzie? Jeszcze nie wie. To znaczy, to jest tam przez, przez firmę, która się zajmuje prawami autorskimi. Takie rzeczy są, on się tym nie zajmuje, takimi tego typu rzeczami, nie? To się zajmują, już instytucje się zajmują i to... Zerwało mi berecik, jak to usłyszałem, muszę się przyznać. No tak. Trafiłeś w serducho. No lubię klasykę, lubię też takie regowe plunkanie, które gdzieś tam też tą stronę się odwracacie, jak słyszę. Ale to może nie ja powinienem o tej płycie opowiadać, natomiast na pewno przed tobą milion pytań i przed waszym nowym wokalistą, przed Tomkiem. Tomek, prawda? Tak, Tomek Łaptocz. Znany wcześniej z? Zespołu Akurat. No właśnie, w Akuracie, w obozie Akurat niektórzy płaczą za Tomkiem, a przed Tomkiem nowe zadanie, on będzie musiał udźwignąć ten kamień, który nosił Kazik i będzie musiał się zmierzyć z porównaniami do Kazika. To szykujecie, przygotowujecie go jakoś na takie rozmowy? Nie, w ogóle na ten temat nie myślimy, szczerze mówiąc, natomiast nie mam wątpliwości, że to nie będzie żadnego problemu. Tomek jest na tyle silną osobowością i ma swój świat, że nie, poza tym też takie założenie, bo takie założenie było, że robimy jakby, to, odcinamy się już, znaczy nie odcinamy się, tylko robimy nowy materiał, ponieważ śpiewanie tekstów Kazika przez kogoś innego według mnie byłoby śmieszne i zawsze byłoby źle. Kazik jest na tyle wielką postacią i osobowością, że no, nie wyobrażałem sobie, że jakikolwiek wokalista będzie przyjdzie i będzie śpiewał jego teksty, to nie, po prostu nie podobało mi się, więc postanowiliśmy zrobić zupełnie nowy materiał z nowym wokalistą, z nowymi tekstami i zacząć jakby wszystko od nowa. A czyje są teksty? Teksty są poetów różnych, żeśmy wybierali tam wspólnie wiersze. Najpierw pod kątem treści, następnie nie wszystkie pasują, czasami jedne wchodzą od razu podczas robienia muzyki, inne nie. Ale te, co są Tomkowi, udało się świetnie według mnie je przedstawić. W strasznych mieszkaniach, strasznie mieszczanie. Mogłem zdradzić? Tak. No jeden tekst jest Tomka na całej płycie, a reszta to różnych poetów. Robi wrażenie. Czyli co, widzisz, ja tam znalazłem wokal Led Zeppelin, ty mówisz, że lubię klasykę, używacie tekstów, używacie, śpiewacie, Tomek śpiewa teksty w zasadzie klasyków. Kurczę, co to, znaczy, płyta wywrotowa, tak, bo bardzo ważna dla was, bo no, taka znamienna po zmianie wokalisty. Czy to będzie płyta... Kurczę, nie chcę użyć słowa kultowa, bo by się źle kojarzyło. Ale czy to będzie jakaś płyta przełomowa na naszym rynku w ten sposób? Wiesz, nie wiem, bo to trudno prorokować. No nie masz dystansu teraz. No tak, też racja, że nie mam dystansu. Dla nas jest przełomowa, dla nas, jako kapeli i tego grona osób. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni i w zasadzie według nas każdy numer jest singlowy. Ale wiem, że to tak każda kapela i każdy wykonawca, który robi płyty, to też tak jest zachwycony tym, co robi. No to każdy tak mówi, to wiesz. Są takie sygnały, które wskazują, że niekoniecznie jest to nasze subiektywne jakby zdanie, bo są to opinie osób, które miały do czynienia z wieloma różnymi płytami i tak dalej, i które strasznie są zakręcone na tej płycie również. Więc no... No ale jak będzie, nie wiem, trudno powiedzieć. No jak się spodoba, to fajnie. A poprosiłeś mnie, żebym zwrócił uwagę na 3 numery. Dlaczego akurat na te? Bo one tak odzwierciedlają najbardziej charakter Bulldoga i chyba najbardziej z nich jestem zadowolony też. No. A to nie jest trochę tak, że Bulldog traci zęby? Ja wiem. Nie, nie. Nie? Nie ma nic takiego, nie ma ryzyka? Nie, znaczy... No to znaczy, bo w tym pytaniu sugerujesz, że płyta pierwsza była ostrzejsza od tej? Wiesz co, no zaczepiam cię tak trochę. Trochę tak, trochę sugeruję, trochę cię podpuszczam. To wręcz tutaj się nie zgodzę, bo zdecydowanie ta płyta jest ostrzejsza i cięższa niż pierwsza, według mnie.
Ale oczywiście też są utwory takie klimatyczne, tak jak i na pierwszej płycie były. No bo taka muzyka z nas wychodzi i gdzieś to zawsze będzie się przewijać. Ale generalnie uważam, że ta płyta jest cięższa i ostrzejsza od tej pierwszej, zdecydowanie. Słuchaj, a bo ja miałem pierwszy raz okazję, znaczy pierwszy raz, nie może, ale pierwszy raz od dosyć dawna słuchać materiału, z którym się najpierw zapoznawałem, nie wiedząc ani jaki ma tytuł, ani dokładnie, wiesz, jakich tytułów numerów słucham. Ta trójka, na którą wskazywałeś, to co to było? To były utwory nasze. Pierwszy, drugi i ostatni, tak? Tak. No, na razie jeszcze nie ma takich ostatecznych tytułów, ani także nie będę podawał nic. Ale datę już macie. No nie, daty takiej konkretnej, niewyznaczonej nie mamy premiery. Chcielibyśmy na pewno, żeby płyta wyszła przed 27 marca, bo wtedy ma być koncert promocyjny w Warszawie. Być może, że wyjdzie na 2 tygodnie przed, może na tydzień, a może w dniu koncertu, nie wiem. No to zależy od wielu czynników, które się będą teraz nakładać przy realizacji produkcji tej płyty. Ale ostatnio zdarza się, że zwłaszcza nasze krajowe zespoły grają najpierw koncerty z materiałem, a dopiero później się ukazuje płyta. Tak jest chyba teraz z Muchami. Nie, to mi się nie podoba w ogóle. A nie wyobrażam sobie zagrania koncertu promocyjnego w momencie, kiedy nie ma płyty jeszcze. Myślę, że wtedy byśmy przesunęli koncert. Aha. A słuchaj, a Kazik słyszał ten materiał? Tak, słyszał. I jak się wypowiadał? No mówił, że dobry. Mówił, że dobry, ale to dlatego, że się znacie i lubicie, czy dlatego, że on jest szczery? Wiesz co, nie wiem, jego trzeba byłoby o to zapytać, ale myślę, że nie wiem, no jak go znam, to on raczej zawsze mówi otwarcie. Jak mu się coś nie podoba, to mówi, a jak, no tak. Powiedziałby. Nie wiem, ale to trzeba byłoby z nim porozmawiać, trudno mi powiedzieć, no. Słuchaj, ty w ogóle pamiętasz, jak ty poznałeś Kazika? No na AGL, to już w książce Tata Kazika i w tej ostatniej... Ale to dzieciaki nie czytają, wiesz. Poznałem Kazika na giełdzie Volumen w 79 chyba albo 8 roku. To była taka giełda płyt, gdzie się ludzie wymieniali płytami. Posiadanie płyty zachodniej winylowej no, było dużym wydatkiem i dużą inwestycją dla młodego człowieka. A i wielkim świętem. No tak. No więc ja to miałem, nie wiem, załóżmy z 3 płyty, miałem chyba Stranglersów, No More Heroes, tam coś tam jeszcze. Pojawił się chłopak, nowa postać, jakaś osoba, blondyn w żółtej koszulce, który flamastrem miał z tyłu napisane "Świat należy do młodzieży", czy coś takiego. No ale zwrócił uwagę przede wszystkim tym, że miał parę fajnych płyt pod pachą. No oczywiście natychmiast zaczęliśmy się tam wymieniać, rozmawiać i tak dalej. Tego dnia wylądowaliśmy u niego w domu razem z dwoma chyba kolegami. I oczywiście tam było nawzajem wypożyczanie sobie tych płyt, które mieliśmy. No on miał dużą kolekcję, bo jego ciocia w Anglii mieszkała i on tam chyba co roku do Anglii wyjeżdżał i dużo tych płyt przywoził różnych. I wtedy tych płyt punkowych wówczas było bardzo mało na giełdzie, więc każda wywoływała od razu jakby szybsze tempo i zainteresowanie ogromne. Od razu było poruszenie, nie? No, tak. Dobra, a ja nie wiem, czy ty znosisz takie pytania lekko, czy nie, ale nie szkoda ci, że nie nagrałeś nic z Kultem jako muzyk? Tak, trochę szkoda. Mhm. Szkoda? No tak. Ale myślisz, że droga jest zamknięta, czy nie? Z Kultem? Zamknięta, absolutnie. Natomiast dlatego też Bulldoga stworzyłem, bo mam taką potrzebę wewnętrzną. A pamiętasz o czym? Realizuję. Pamiętasz jeszcze minę Kazika, jak mu powiedziałeś, słuchaj, robię Bulldoga, chodź, zagraj na saksofonie, może coś zaśpiewaj. Wiesz co, to tak stopniowo następowało, także nie było takiego momentu, że nagle coś tam on się dowiaduje. I to było tak, że najpierw z Wojtkiem Jabłońskim sobie tam spotykaliśmy się, on na perkusji, ja na basie, sobie tak na zasadzie takiej zabawy. Później po chyba paru spotkaniach doszliśmy do wniosku, że może jakiegoś perkusistę sobie weźmiemy i on na gitarze będziemy sobie tak dżemować. No to przyszedł tam perkusista jeden, którego on przyprowadził, ale po pierwszej próbie chyba czy dwóch zrezygnował. Jakoś tak zadzwonił, że on nie jest zainteresowany takim graniem. No i później kolejną osobą to był Adaś Swendera. No i tak to stopniowo. Później spotykaliśmy się w zasadzie w 4 czy w 5, zupełnie niezobowiązująco, na zasadzie po prostu taki, no tak fajnie można spędzić mile czas. I kiedy zauważyliśmy, że dosyć szybko nam jakieś fajne pomysły się krystalizują i powstają, no to kolejna myśl, kurde, no szkoda byłoby teraz to tak, żeby to tak przepadło.
No to potem zaczęło się zastanawianie nad wokalem. Oczywiście w pierwszej kolejności był Kazik brany pod uwagę. No i kiedy mu zaproponowałem, czy chciałby w tym wziąć udział, no to powiedział, że owszem, dobrze, ale żebym sobie wybił z głowy, że będą jakieś koncerty. On, że tylko na, jakby nagra na płycie. Był już zmęczony koncertowaniem wtedy? Nie wiem, no chyba tak, no. Nie chciał kolejnego jakiegoś projektu koncertowego i tak to się zaczęło, że zaczęliśmy nagrywać. Zrobiliśmy tam 30 numerów. On w domu robił wokale, na próby nie przychodził do nas. I później w zasadzie to tak, nagrywaliśmy w studiu pierwszą płytę, nie wiedząc do końca, gdzie będzie wokal. Więc chyba tam parę numerów nie weszło. Zostały nagrane, ale nie weszło. No i tak się zaczęło.